Fred powoli podniósł się z miejsca i zbliżywszy się do kińskiej majej rączce złożył długi pocałunek. Pocałunek ten był wymowniejszy od słów. W ślad za nim rzuciła się ku leżącej Wanda i jeła ją długo ściskać. Gościcki, rudobrody myśliwy, był zażenowany widocznie. Uczynił parę kroków, jakby niespostrzeżenie pragnąc opuścić pokój. Ale Fred zatrzymał go, przemawiając ciepło. Nie mam żalu do pana, drogi włamywaczu, lecz sądzę, że na przyszłość zechce pan wchodzić do mego domu frontowymi drzwiami, a nie oknem. Nie nadaje się na włamywacza, odparł dobrodusznie Gościcki, gdyż mimo ostrogiego wyglądu, był to jeden z najpoczciwszych ludzi, jakich wyobrazić sobie można. Den patrzył z zadowoleniem, na rozgrywającą się przed nim scenę również i ode mnie rzekł należy się teraz pewne wyjaśnienie które znakomicie zapełni luki w opowiadaniu pani kińskiej oczywiście nie podaję pewników ale tylko domysły ułożone w logiczny porządek z papierów więc które się znalazły w mojem posiadaniu mogę ustalić następujące fakty kirst bo i ja go będę tak nazywał wstąpił w czasie inwazji bolszewickiej do wojska gdzie szybko Dzięki swej inteligencji uzyskał rangę sierżanta. Początkowo prowadził się bez zarzutu, a nawet odznaczył w paru potyczkach, cóż, kiedy natura ciągnie wilka do lasu. Szybko zaprzyjaźnił się z szeregowcem Stanisławem Zielińskim, chłopakiem prostym, lecz docna zepsutym, gotowym na wszystko. Obaj, korzystając z zamieszania, jakie powstało w czasie odwrotu naszych wojsk, poczęli defraudować, kraść. A nawet grabić, gdzie się dało. Przypadek zdarzył, że Kirst wraz z Zielińskim znaleźli się na parę dni w podbererzu. Kirst urządził sobie kwaterę w pałacu i swoim zwyczajem jął myszkować po opuszczonym domu, przetrząsając kąty. W podbererzu nikt wówczas nie bawił, bo Ty, Fredzie, służyłeś w wojsku. Panna Wanda schroniła się do Warszawy, a służba się rozbiegła. Na pozór poszukiwania Kirsta nie dały mu wielkiego pożytku. Mebli i obrazów nie mógł przecież zabrać, a kosztowności nie było. Lecz szperając z nudów po bibliotece, natrafił na stare papiery i zaszycik, traktujący o kapitule braci odrodzonych. Bardzo sprytny, wkrótce zrozumiał sens tych rytuałów i odkrył tajemnice diabelskiej komnaty, jak również przejście prowadzące z pałacu aż do lasu. Podziemny ten korytarz został prawdopodobnie wybudowany jeszcze w XVI wieku, a później odnowiony przez Grabiankę i twego pradziada Fredzie, Augusta Podberskiego, dla wygody braci, by mogli oni stawiać się do pałacu, na swe zebrania niespostrzeżenie. Kirst wnet zrozumiał korzyść, jaką może odnieść z odkrycia. To Cion i Zieliński mieli sporo nakradzionych klejnotów i pieniędzy, które przy sobie trzymać niezbyt było bezpiecznie. Na ładne dziesiątki tysięcy, a jeśli by ich pochwycono z podobnymi dowodami groziła niezwłocznie kulka w łeb. Namówił więc zielińskiego, by pozostawili łupy w skrytce, nie objaśniając mu jednak bliżej, gdzie ta skrytka się znajduje. Zieliński ufał wtedy bezwzględnie kierastowi i wiedział tylko tyle, że diabelska komnata ma jakieś niezwykłe urządzenia i że prowadzi do niej podziemny korytarz. Łupy więc pozostały w podbererzu, a rychło zarówno Kirst, jak i Zieliński, którym grunt palił się pod nogami, bowiem ich sprawki poczynały być znane. Zdezertyrowali z wojska, rozsiewając wieści, iż zginęli w potyczce. Uwierzono w to nawet. Niestety, szepnęła Kińska. Kirst, wyjaśniał detektyw, umówił się z Zielińskim, że razem uciekną za granicę. Tymczasem, Najspokojniej porzuciwszy towarzysza, powrócił do Podbererza, zabrał stamtąd kosztowności i pieniądze i sam drapnął do Austrii. Pozostawił tylko w skrytce różne papiery, między innymi właśnie listy i dokumenty tyczące się pani Kińskiej, gdyż były one mu zbyteczne, a w razie pochwycenia stwierdzały jego tożsamość. Niewiele mu teraz zależało na nich, a sądził, że skrytki nikt poza nim nie odnajdzie, bo się domyślił. Że istnienie urządzeń w diabelskiej komnacie jest to obecnym jej właścicielom nieznane. Przezornie zabrał z sobą tylko zeszycik, rytuał braci odrodzonych, będący kluczem do zbadania tajemnicy, bez którego nikt rozmieszczenia strzałek nie mógł odszukać. Najlepszym tego dowodem, że Zieliński, przekonawszy się o zdradzie Kirsta, parokrotnie odwiedzał pałac potajemnie, nie natrafiając na ślad skrytki. Skądże ze szyci stryja Karola później się znalazł? zawołał Fred. Powoli zrozumiesz wszystko, odparł Den. Kirst więc uciekł za granicę, a Zieliński, ukrywając się zręcznie, puścił się na złodziejstwa, a nawet zwykły bandytyzm. A obaj urządzali się niezwykle przezornie, gdyż w ciągu lat nie wpadli w ręce władzom. Szczególnie Kirstowi powodziło się dobrze. Za zagrabione pieniądze udawał wielkiego pana, a kiedy po pewnym okresie czasu wyczerpały się fundusze, obrał sobie intratny fach złodzieja hotelowego. Występował wszędzie, jako wielki pan, i kradł ze zdumiewającą zręcznością, a znajomość języków i świetne maniery ułatwiały mu przestępstwa. Bawił i w Paryżu, i w Berlinie i w Wiedniu, dając się dobrze we znaki policjom tych krajów. Które daremne starały się ująć niepochwytnego szczura. Wiecznie jednak musiał się uganiać za nową zdobyczą, bo z rozrzutnością prawdziwego arystokraty rzucał na prawo i lewo złoto. Wreszcie swą bezczelność posunął tak daleko, że jako baron Kirst powrócił do Polski, nie obawiając się nawet, iż może zostać poznany. W Warszawie, jak wiemy, powodziło mu się niezgorzej. I różni łatwowierni ludzie, a szczególnie lekkomyślne niewiasty, ulegali urokowi rzekomego barona. Operował nadal po hotelach Bristolu i Europejskim a dodatkowe subsydia stanowiły sumki, wyciągane od pani Kińskiej. Może długo zechciałby jeszcze prowadzić podobny żywot, bo do głowy mu nie przychodziło, że jest śledzony, a między innymi i ja wpadłem na jego trop, gdyby nie niespodziewana przeszkoda. Zieliński. Kirst dawno już zapomniał o towarzyszu, lecz Zieliński wciąż pamiętał o zdradzie. To też, kiedy ujrzał na ulicy barona, poszedł w ślad za nim do hotelu. Prawdopodobnie doszło pomiędzy nimi do gwałtownej sprzeczki, a Kirst, nie znajdując innego wykrętu, skłamał, że stare łupy nadal znajdują się w skrytce. Że do tej skrytki z różnych przyczyn nie może się dostać i że dopiero zamierza to uskutecznić w najbliższej przyszłości, poczem należną część wspólnikowi zwróci. Zieliński uwierzył w to wyjaśnienie, lecz do chwili załatwienia sprawy nie spuszczał z oka barona. Teraz Kirst nie miał sekundy spokoju. Toć dla Zielińskiego pchnąć nożem lub uczynić z zbrowninga było zabawką. Nie posiadając dość gotówki, aby go zaspokoić, bo kradzioną biżuterię sprzedawał w okolicach Warszawy niezwykle tanio, a pieniądze rozeszły na hulanki i wielkopańskie gesty, postanowił uciec. Lecz skąd wziąć znaczniejszą sumę na wyjazd za granicę. Usiłowanie okradzenia kasy dyrektora Szolcego zawiodło, a po jego śmierci sądził, że od pani kińskiej grosza nie wydostanie. Wtedy, pani Mary, Zaproponowała mu pierwsza okup, za zwrot listów i dokumentów, a było to dlań deską zbawienia. Postanowił tedy w rzeczy samej odwiedzić podbrerze, odszukać skrytkę, papiery zwrócić a za otrzymane, za nie pieniądze zniknąć. Rozumiem teraz, zawołała Kińska, czemu był wówczas taki zdenerwowany i taki uprzejmy. Wiedział, podkreślił Den, że grozi mu ze strony Zielińskiego poważne niebezpieczeństwo. I nie omylił się. Bo Zieliński czatował na Kirsta, powziąwszy własny plan. Planem tym było odebrać baronowi wszystko i przywłaszczyć sobie całkowitą zawartość skrytki. Śledził dawnego towarzysza bacznie, a gdy Kirst wyruszył własnym autem w stronę podbrzeża, dopadł go za miastem, zatrzymał pod jakimś pozorem a później najspokojniej zamordował. Ach, wyrwał się okrzyk z piersi obecnych. Co właściwie zabrał on Kirastowi, nie wiem, pieniędzy i biżuterii zapewne niewiele, lecz odnalazł właśnie ów zaszycik, statut braci odrodzonych, o którym słyszał, że zawiera opis miejsca, gdzie znajduje się skrytka. Podkreślam, że Zieliński. W samej rzeczy nadal był święcie przekonany, że w schowanku znajdują się kosztowności i pieniądze. Zaczyna mi się rozjaśniać w głowie, wykrzyknęła panna Wanda. Lecz skąd stryj Karol w tej bandzie? Wnet dojdziemy i do stryja Karola z pewnym smutkiem odrzekł detektyw. Posłuchajcie. Zieliński, człowiek prosty i mało wykształcony, nie umiał sobie poradzić z hieroglifami i niejasnościami zawartymi w statucie. Czytał i nic nie pojmował. Odwiedził, wprawdzie, potajemnym przejściem pod bererze, początek to strachów w waszym domu, lecz ani na skrytkę, ani na strzałki nie natrafił. Wtedy zrodziła się w jego głowie niezwykle sprytna myśl. Postanowił wciągnąć w swą grę pana Karola. Stryja Karola. Tak. Niezwykle przebiegłe. zbierając informacje o waszej rodzinie, ustalił, przepraszam, jeśli teraz moim opowiadaniem wam sprawię przykrość, zwrócił się do Wandy i Freda, że pan Karol, pozbawiony osobistego majątku, jest niezwykle chciwy na pieniądze. Lepiej było stracić część, niż li wszystko. Zaproponował on tedy wprost, zapoznawszy się zręcznie z panem Karolem i opowiedziawszy mu bajeczkę o ukrytym skarbie. Podział łupów w razie odnalezienia skrytki. Pan Karol, oszołomiony tysiącami, dał się skusić. Co za wstyd, bąknął, czerwieniąc się Fred. Na usprawiedliwienie pana Karola, choć trudno go usprawiedliwiać, dodać należy, że nie wiedział on zupełnie, kim jest Zieliński, jak również nie wiedział, jakiem jest pochodzenie pieniędzy, rzekomo znajdujących się w skrytce. Odtąd zaczęła się zabawa dość komiczna, o ile to zabawą nazwać można. Pan Karol, otrzymawszy statut rychu, się z nim uporał i odnalazł nie tylko maszynerię, ale i schowanko za obrazem. W schowanku nie było nic, prócz listów i papierów, na które pan Karol nie zwrócił nawet uwagi. A ponieważ Zieliński stale opowiadał o skardach. Doszedł do przekonania, że w diabelskiej komnacie znajduje się jeszcze druga skrytka, której on nie umiał odnaleźć. Począł więc szukać tej drugiej, nieistniejącej skrytki, wciąż twierdząc Zielińskiemu, że w ogóle nic nie znalazł. Może chciał przede zbadać sam zawartość schowanka, może zamyślał przeprowadzić po swojemu podział zdobyczy. Dość, że trudził się daremnie, a chciwość go ogarnęła taka, że gotów był nawet rozwalać mury. Lecz w tych poszukiwaniach wyście mu byli porządną przeszkodą. Wtedy, aby choć na czas jakiś was się pozbyć spod breża, wynalazł strachy. Cóż lepszego być mogło, niż li puścić w ruch groźne maszynerie. Wtedy ponaprawiał poprzerywane druty i odtąd rozpoczęły się popisy. Co za podłość! wyrwał się Wandzie okrzyk oburzenia. Tuż ciężko odkorowałam te figle. Mało jeszcze. A śmierć Mateusza? Wielce jest winien, skinął den głową. Bardzo wiele. Straszył was umyślnie, udając zainteresowanie okultyzmem i symulując, że sam boi się najwięcej. Co zaś się Mateusza tyczy sprawa przedstawia się inaczej. Doszedłeś prawdy, zapytał Fred. Domyśliłem się, Mateusz podpatrzył pana Karola, gdy ten rozmawiał z Zielińskim. Wydał on mu się podejrzany, ale nie śmiał was powiadomić o swych spostrzeżeniach, choć pana Karola nienawidził szczerze za sknerstwo. Kiedym przyjechał do Podbreża, postanowił mnie o niezrozumiałych machinacjach stryja uprzedzić, lecz pan Karol, domyśliwszy się tych zamiarów, odwoływał go stale, a później zadecydował na seansie dać porządną naukę. Zabił go. W dosłownym tego słowa znaczeniu nie zabił, bo Mateusz zmarł z przerażenia na anewryzm serca. Ale w każdym razie stał się moralnym sprawcą tej śmierci. A gdy pod Berescy siedzieli z pochylonymi ze wstydu głowami, słysząc o niegodnych postępkach bliskiego okrewnego, detektyw opowiadał dalej. W ogóle mój przyjazd pomieszał panu Karolowi szyki. Lękał się, że bez pomocy statutu wszystko odnajdę. Należało więc wymyśleć takie diabelstwo, aby z podbererza nas wypłoszyć. Po pierwszych groźnych odgłosach w dzień mojego przybycia nastąpił tragiczny seans. Cel został osiągnięty. Drapnęliśmy, pod wpływem grozy, wiejącej od diabelskiej komnaty, a ja prawie zrezygnowałem z dalszej walki. W podbereżu w domku rządcy, Pozostał tylko stryj. Lecz miałem powrócić. Otóż te przerwy należało wykorzystać. Z jednej strony, Zieliński, w obawie, że śledząc obydwie sprawy i Anusz odnalazłszy skrytkę, gdzie znajdowały się i jego papiery, mogę natrafić na ślad prawdziwego mordercy Kirsta, postanowił skierować mnie na fałszywy trop. Z drugiej strony, pan Karol, bez przeszkód, chciał przedsięwziąć ostateczne poszukiwania. Nadesłano więc anonim, rzucający cień na panią Kińską, a później Zieliński wydelegował dwie młode osóbki, aby mnie pilnowały dobrze i urządziły małą komedyjkę. Jedną z nich była jego kochanka, panna Lola, oddana mu na życie i śmierć, drugą zaś jej przyjaciółka, zająwszy sąsiedni stolik, gdy im znalazł się w restauracji wszczęły głośną rozmowę o okolicznościach towarzyszących śmierci Kirsta, z których wynikało, że pani Mary jest zamieszana w tę sprawę. I pan uwierzył, zawołała. Przyznaję ze wstydem, uwierzyłem. Powtarzały takie szczegóły. Teraz dopiero rozumiem, że panna Lola, stojąca swego czasu na czatach w hotelu, gdyż Zieliński kazał jej ustalić. Kiedy Kirst wyjedzie do Podbererza, dojrzała tam nie tylko mnie, ale i panią, wychodzącą z numeru awanturnika i po mistrzowsku, perfidyjnie wykorzystała te spostrzeżenia. Pojmuję, szepnęła. Zieliński, mówił Den, urządziwszy mi kawał, natychmiast własnym autem. Komu je ukradł? Nie wiem, powrócił do Podbererza. Zniecierpliwiony ciągłem zwlekaniem i wykrętnymi odpowiedziami pana Karola, umówił się z nim, że tej nocy razem zwiedzą diabelską komnatę. Mieli się spotkać około kopca, przy potajemnym przejściu, ale Zieliński długo oczekiwał na próżno. Najprzód ty przybyłeś nieoczekiwanie i pan Karol na rozmowie z tobą stracił sporo czasu. Następnie chciał on wykonać jeszcze ostatnią próbę sam, bez towarzysza. A nóż Zieliński będzie szczęśliwszy, skrytkę odnajdzie i przy podziale oszuka. Śmiało więc poszedł nocować z tobą do pałacu. Dziś może mniej podziwiasz to bohaterstwo, a stwierdziwszy, żeś zasnął, bezwłocznie przedsięwziął decydujący eksperyment. Sądził, że ponownie sprawdzając wskazówki, zawarte w agrippie, na które powoływał się statut, nieistniejące schowanko odnajdzie. Co dalej się stało, wiemy. Przeszkodził mu w pracy brat pani Mary, astryj wypadł za nim wściekły, iż to jaki nowy poszukiwacz skrytki przybywa. Pędził za panem gościckim i szczerze chciał go pochwycić. Tymczasem Zieliński zirytował się na dobre. Stale węszył zdradę i teraz nabrał przekonania, że pan Karol go oszukuje. Czekał około lasu, a wspólnik nie przybywał. Nagle ujrzał pogoń. Nic nie rozumiejąc z tej sceny, doszedł tylko do wniosku, że znów wyprawa została udaremniona. A kto wie, pan Karol może umyślnie organizuje pościg, byle go z okolic pod wypłoszyć. Bo któż prócz nich wiedział o skarbie? Rozgniewany do najwyższego stopnia, postanowił panu Karolowi papiery odebrać, zemścić się i nadal działać sam. Napadł więc na niego, zbił i wyciągnął portfel. Na szczęście nie było tam statutu, o który mu najwięcej chodziło. Zabiłby nawet pana Karola, chcąc usunąć niedogodnego wspólnika i świadka, gdyby nie wasza pomoc. Oto w jaki sposób, według mojego mniemania, rozegrały się wypadki wczorajszego wieczoru. Dobrze, wykrzyknęła Wanda, której oczy iskrzyły się zaciekawieniem. Doskonale. Lecz skądże stryj znalazł się dziś z powrotem w towarzystwie Zielińskiego w diabelskiej komnacie? Den zastanawiał się chwilę. Znów snuć muszę domysły, rzekł. Przypuszczam, iż odbyło się to następująco. Pan Karol, porządnie obity i przerażony napaścią, doszedł do wniosku, że musi zobaczyć się z Zielińskim i wszystko wytłumaczyć, gdyż ten gotów czyhać na jego życie powtórnie. Zieliński zatrzymywał się zazwyczaj w pewnej karczmie, w pobliżu podbererza i tam pan Karol postanowił go odszukać. Zastał go w samej rzeczy, gdyż Zieliński niezwykle odważny, choć mógł się spodziewać, że po wczorajszej strzelaninie poszukuje go policja, bawił w karczmie, zamierzając w nocy sam przeniknąć do diabelskiej komnaty i sprawdzić wszystko na miejscu. Na tem właśnie było oparte moje wyrachowanie które uwieńczyło się powodzeniem. Długo, zapewne, przekonywał bandytę, iż go nie oszukał i nie odnalazł skrytki, częściowo tylko kłamiąc, bo nadal był przekonany o egzystencji drugiego schowanka. Może liczył, że wspólnie w ostatniej chwili nieistniejące schowanko uda im się odnaleźć, może tylko mniemał, że gdy pokaże prawdziwą skrytkę, nie zawierającą nic prócz bezwartościowych papierów. Zieliński pozostawi go w spokoju. Wiemy, jak dalej potoczyło się wszystko. Przybyli obaj, a Zieliński, w międzyczasie poinformowany o działaniu mechanizmów, sam wydawał rozkazy. Wreszcie pan Karol pokazał mu niby tylko co odnalezioną skrytkę. I zdumieł się sam, bo brakło tam papierów. Na ten widok w pasję najwyższą wpadł Zieliński. Ani dokumentów, ani pieniędzy. Teraz w jego umyśle nie pozostawało żadnej wątpliwości, kto je zabrał i pan Karol na pewno nie wyszedłby cało z rąk zbója. Na szczęście my wystąpiliśmy na widownię. Zieliński rzucił się do ucieczki, ja za nim. A w czasie pościgu zginął. Detektyw umilkł. Było już blisko ósma rano i ma podwórzu panował roki gwar. A w sąsiednich pokojach kręciła się służba, szykując do śniadania, gdy ukończył swą opowieść. Za okna biły ciepłe potoki, wiosennego słońca, a ptactwo po drzewach świergotało radośnie. Straciliśmy noc, mruknął. Och, zawołała pani Kińska, chyba nikt z nas tej straty nie żałuje. Cóż dodać jeszcze? W parę miesięcy później odbył się ślub pani Kińskiej i Freda. Nic w tem dziwnego, lecz dziwniejsze, że ten wciąż teraz odwiedza podbrzeże, a w okolicy głośno przebąkują o jego małżeństwie z panną Wandą. Pan Karol zaszył się w jakąś myślą dziurę i żyje cicho z małej renty wypłacanej mu przez Freda. Podobno przestał nawet zajmować się okultyzmem. Koniec. Czytał Jacek.